to mówi, że jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które można u Laury poprawić i może być naprawdę topową zawodniczką właśnie w stylu grzbietowym. Pływanie na basenie 25-metrowym, a zatem 8 długości basenu będą musiały tutaj pokonać zawodniczki. Mamy reprezentantkę Polski na pierwszym planie. Wierzymy w to, że dobrze rozłoży siły, bo to jest niezwykle istotne, żeby oczywiście płynąć jak najrówniej. Te pierwsze 100 metrów trzeba płynąć z głową, te drugie 100 metrów z sercem. A zatem patrzymy na Laurę Bernat, reprezentantka Polski na torze szóstym. Tutaj niesamowicie ciasno, można tak powiedzieć, było w wyścigu półfinałowym. Laura weszła do tego wielkiego finału na czwartej pozycji, ale niedużo jej brakuje do zawodniczki z Austrii, która jest trzecia, więc wszystko przed nami. Mam nadzieję, że może być kolejny medal w naszym pływackim worku. Na torze czwartym i w tym momencie na prowadzeniu pokazywana na zbliżeniu bardzo ładnie, wysoko leżąca na wodzie, rozpoczynająca te 50 metrów 29,7 sekundy reprezentantka Holandii Kira Tuzan. Ona na poprzednich Mistrzostwach Europy wywalczyła w tej konkurencji medal brązowy. Zwyciężyła ta, która płynie tuż obok niej, a zatem Margherita Panziera, reprezentantka Włoch, wtedy była najlepsza, ale teraz Włoszka z 33 setnych straty ma do reprezentantki Holandii, która cały czas na prowadzeniu, a my patrzymy na Laurę Bernat, która w tym momencie płynie na ostatnim, ósmym miejscu, minuta 3,29, minuta i 400 sekundy, taki czas rozpoczęcia cały czas prowadzącej reprezentantki Holandii. Tutaj już widzimy zdecydowanie Laura w ten kolejny nawrót wchodzi na dużo większej prędkości, więc mam nadzieję, że potrafi nieźle finiszować. Zostały jej jeszcze dwie długości basenu i oby jak najszybciej je pokonała i przegoniła którąś z zawodniczek. Ciężej na pewno się płynie. Ten brak kontaktu, choć oczywiście zawodniczki przede wszystkim skoncentrowane są na tym, by obserwować i z jednej, i z drugiej strony liny, by płynąć równiutko po środku toru, ale cały czas jest na ostatnim miejscu reprezentantka Polski. Widzimy, że zdecydowanie tutaj przyspiesza Holenderka i ona jest, no już można powiedzieć, mistrzynią Europy. Panziera finiszuje na drugim miejscu, a Laura Bernat będzie na ostatnim, ósmym miejscu w tym finale, ale brawa dla tej dziewczyny, to jest dopiero początek tej, miejmy nadzieję, tak dynamicznie rozwijającej się kariery, jak to jest do tej pory, 2 minuty 1,26 sekundy, a zatem nie ma tutaj rezultatu poniżej 2 minut w kontekście tego, gdyby porównywać ten poziom, który oglądaliśmy tutaj do tego, co w historii europejskiego pływania działo się najlepiej. Kira Tuzan, Margherita Panziera, Lena Grabowski, a Laura Bernat 2 minuty 8 i 3.